Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Myślę, że to słowo zmartwychwstać, którego nie rozumieli apostołowie, ono jest dla nas także niezrozumiałe. To jest coś, czego nigdy żeśmy nie dotykali. Nigdy nie mogliśmy tego w żaden sposób sprawdzić. My jesteśmy ludźmi, których interesują konkrety. Chcemy dzisiaj zapytać, czy są jakieś konkrety, czy jakieś dowody zmartwychwstania. Coś, co przynajmniej trochę dla nas jest bliskie, by tę nową rzeczywistość, którą Chrystus otwiera, chociaż troszeczkę zrozumieć. Zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcji Divina w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Ksiądz Sławek Laskowski, ksiądz Józef Maciąg. Witajcie. Ksiądz Robert Muszyński. Chcemy też Was zapraszać na oglądanie naszego innego programu Spotkania z Wiarą na naszym kanale Szkoła Formacji Duchowej. A dzisiaj rozważamy Ewangelię Świętego Jana, rozdział 20, werset od 1 do 9. Pierwszego dnia po szabacie wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu, zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Uczniowie zatem wrócili znowu do siebie. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Mnie bardzo dotyka na samym początku ten fakt, że Maria Magdalena, która jest tym pierwszym świadkiem pustego grobu, ma taką interpretację. Jakby to jest jej pierwsze takie doznanie, które ma. Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Dlaczego ona coś takiego powiedziała? Coś takiego się z niej, że tak powiem, wyrwało? Dla niej Jezus jest ciągle umarły. Jest po prostu leżący w grobie jak rzecz. To są zwłoki Pana. I dopiero potrzebuje objawienia, spotkania z Panem, żeby go rozpoznać jako żyjącego. Duch Święty jeszcze nie został zesłany. Ona jeszcze pozostaje w tej rzeczywistości starego człowieka. Chociaż już odnowiona gdzieś wewnętrznie, przecież te spotkanie z Jezusem na niej wywarły ogromne wrażenia. Stąd ona jest też taka podekscytowana tym wszystkim. I dlatego jeszcze patrzy oczyma człowieka starego, który jeszcze nie widział, jak powiedział Józef, zmartwychwstałego Pana. Ale zobaczcie, to dzisiaj, do dzisiaj coś takiego funkcjonuje. Takie przeświadczenie, że są teorie, że Chrystusa po prostu ktoś wykradł z tego grobu i przeniósł w jakieś inne miejsce. Ale jaki to miałoby sens? No taki, że... A po drugie, jak to zrobić, skoro tam stoją straże rzymskie, żołnierze rzymscy, którzy pod karą śmierci. O tym akurat pilnują. Nie mówi Jan, to mówi Mateusz, prawda? Ale to wiemy. W innym opowiadaniu. Ale to wiemy, że
nie da się tak po prostu odsunąć jeszcze dwutonowego kamienia. Dlatego nie nazywajmy tego teoriami, bo te teorie muszą być na czymś oparte. Tutaj nie mamy tego oparcia ani w rzeczywistości, w żadnych faktach. Są to raczej kłamstwa, a nie teorie, prawda? Dobrze mówisz, kłamstwa i... Dobrze opłacone. Chciałem tutaj powiedzieć, ciągle chwytamy się Mateusza, prawda? Podczas gdy mamy Jana dzisiaj przed sobą. Ale cię uzupełniają te Ewangelie, bo są te ich świadectwa dopełniające się, prawda? Mamy cały obraz tego. I dlatego i do tej pory traci się ogromne kapitały, żeby podważać w sposób fałszywy to świadectwo Kościoła i w teorii, i także wynajduje się w praktyce pewne rzeczy. Bardzo mądra Gazina mi kiedyś powiedziała tak: proszę księdza, jak rośnie las, jest cicho, spokój, jest pięknie, a jak tylko się zawali jedno drzewo, jest tyle trzasku, tyle rumoru, że coś strasznego. I ona mówi, i właśnie tak jest z tymi, którzy walczą z Kościołem, nie? Że jakieś jedno drzewo nasze upadnie i wtedy się z tego robi wielki rumor, a tak naprawdę cały las rośnie. No dobrze, ale zobaczmy teraz to świadectwo Jana Apostoła, Ewangelisty. Cóż takiego on mówi o zmartwychwstaniu? Najpierw używa ciekawego wyrażenia pierwszy dzień po szabacie, dosłownie dzień jeden, he miaton sabbaton, prawda? Tak jakby chciał powiedzieć, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które jest początkiem nowego stworzenia, inicjuje ten jeden, jedyny dzień, który nigdy nie zazna zachodu. Tym dniem jest właśnie Chrystus zmartwychwstały, rzucający światło na historię świata, na naszą historię osobistą. Nie? I jest też tu taka jego sugestia, że były pewne rzeczy, które pomagały i Piotrowi, i Janowi uwierzyć. Zobaczyli płótna, tą chustę, pewne znaki, też materialne nawet, które im pomogły też przełamać. Zauważmy jeszcze jeden znak materialny, zanim przejdziemy do płócien. Ten świt albo brzask, kiedy nad ziemią jest jeszcze ciemność. Trochę paradoksalne określenie. Jest już świt, ale jeszcze jest ciemność, prawda? Na niebie pokazuje się światło, światło słońca, które wzejdzie. Ziemia jest pogrążona w ciemności. Nad światem jaśnieje już zmartwychwstanie, ale w sercach uczniów jest jeszcze ciemność, która wymaga, potrzebuje tego, żeby to światło tam wtargnęło. Pierwszą, która się otwiera na tę nową światłość, jest Maria Magdalena, która kocha. Ona jest tą oblubienicą baranka, symbolizuje, reprezentuje cały Kościół. Ta niewiasta właśnie, która jakby nie może się oderwać od grobu Chrystusa, szuka go ze łzami, jak zobaczymy w następnych akapitach. I ona go odnajdzie, spotka go, ponieważ kocha. Nie? Potrzebuje świadectwa pism, świadectwa Kościoła, Piotra, Jana, ale ma już w sobie miłość do Pana, zobaczyła tę miłość na krzyżu, dlatego już jest blisko, nie? Jako pierwsza. Tak, i wiecie, co mnie jeszcze tutaj tak uderza? Ona biegnie, oni biegną, czyli to wydarzenie zmartwychwstania, chociaż jeszcze nie do końca zrozumiałe w pewnym sensie na początku, wprowadza niesamowity dynamizm w życie tych, którzy właściwie to mieli chyba taki smutek ogromny w swoim sercu i być może nawet jakąś apatię, że tak to wszystko skończyło jednak, a nie tak, jak oni by sobie to wyobrażali. I teraz ta nowość tej sytuacji wprawia ich w taki niesamowity dynamizm życia, że oni właśnie biegną, nie? Że to jest coś tak niesamowicie ważnego, że
życie chrześcijanina no, przybiera całkowicie inny dynamizm. Zauważmy, że ona biegnie do Piotra i do drugiego ucznia, a więc są we troje każde osobno. Są wspólnotą rozbitą, tak. Nie? Która potrzebuje na nowo doświadczenia spotkania z żywym Panem, by, tak jak przeczytamy w 10 wersecie, uczniowie mogli znowu wrócić do siebie, czyli do jedności. Nie tylko fizycznie, ale w sensie duchowym. Odnaleźć tę swoją tożsamość, to kim jesteśmy, prawda? Wejdę ci w słowo. Samotność, prawda? Ich dotknęła, nie? I teraz ta wiadomość jeszcze niepełna, prawda? Że Pana nie ma w grobie, którą przynosi Maria Magdalena do nich. Ta wiadomość już ich wprawia w ruch. Podążają ku pełni jakby poznania tej tajemnicy, nie? Czyli nie można znowu zbudować życia Kościoła, wspólnoty Kościoła bez zmartwychwstałego. Tak. Czyli tym, który buduje Kościół nadal, jest Jezus zmartwychwstały. Bez Niego Kościół nie istnieje. Po prostu nie może być. Jakie światło ich pociąga do spotkania ze zmartwychwstałym. Świadectwo, znaczy materialny fakt, że grób jest pusty, ale to jeszcze jest za mało. Pojawia się tutaj wzmianka o pismach, które zapowiadały to, co się właśnie wydarzyło, co absolutnie przerasta nasze wyobrażenie, bo przed Jezusem nikt nie zmartwychwstał. Nikt z nas nie potrafi sobie wyobrazić, co to znaczy powstać z martwych, wejść w ten nowy sposób, boski sposób istnienia w ludzkim ciele zamordowanym. I potrzebują światła pism i potrzebują miłości w sercu, doświadczenia jakiegoś spotkania z Panem, które teraz znajdzie swoją pełnię, kiedy ujrzą go zmartwychwstałego. Ci, którzy go nie miłują, nie zobaczą go. I tu mamy tą odpowiedź, nie? Co mamy robić, kiedy jesteśmy od siebie tak oddaleni w naszych rodzinach, małżeństwach, w różnych sytuacjach innych wspólnot. Trzeba naprawdę prosić bardzo zmartwychwstałego Pana o wiarę, spotkania z Nim przede wszystkim i żeby On to wszystko naprawiał, żeby On dał to właśnie nowe życie, o którym mówimy i żeby ono przyszło od Niego i to jest doświadczenie Kościoła. Ale my także nie rozumiemy tego, co to znaczy powstać z martwych. To także dzisiaj jest ogromna tajemnica, i my nawet nie próbujemy o tym dobrze myśleć, bo coś, co jest rzeczywistością, bo Chrystus jako człowiek jest zmartwychwstały, Matka Najświętsza wzięta z duszą i ciałem do nieba, więc jako też druga. Jako druga. Jest dwoje ludzi, których ciało już doświadczyło tego przemienienia, mówimy, ale my, mam wrażenie, że my dzisiaj w ogóle o tym nie próbujemy nawet myśleć. To, co gdzieś jakoś do mnie dociera, że będziemy sobie życzyli 100 lat, będziemy w te święta sobie śpiewali nie jeden raz 100 lat, 100 lat, ale z myślą, że chcemy żyć jak najdłużej na tej ziemi. Tymczasem ta rzeczywistość nam pokazuje coś absolutnie nowego. Że żadne podróże w kosmos, żadne jakieś podróże w czasie, powiedzmy, że to jest coś, co jest marzeniem człowieka, ale to jest tylko strzępek tego, co faktycznie Bóg przygotował, żeby zaspokoić nasze pragnienia. Zróbmy taką małą dygresję. 2 miesiące temu byłem w Manopello, gdzie jest przechowywana chusta z bisioru, którą jakaś kochająca dłoń położyła jako ostatnią rzecz na głowie Jezusa, już zapakowanego w te całuny, owiniętego bandażami pogrzebowymi, jeszcze na wierzch na jego głowie położono tę bezcenną, cienką jak pajęczyna tkaninę, na której zapisał się obraz Jezusa o twarzy umęczonej ze śladami tortur, który budzi się do życia. I ktoś, kto się zajął bardzo dokładnymi badaniami tego wizerunku, także od strony medycznej, zauważył dwie ciekawe rzeczy. Ja usłyszałem o tym pierwszy raz. Po pierwsze, białka oczu Jezusa
są doskonale białe, jak u noworodka. Nie ma tam... jednej żółtki. Jeszcze tam nic się nie zapisało. Tak jak historia naszego życia, historia chorób, wszystkich doświadczeń zapisuje się w naszych oczach. Dobry lekarz potrafi bardzo dużo się dowiedzieć o człowieku, patrząc po prostu na jego oczy. Oczy Jezusa są doskonale czyste, jak oczy noworodka. Jego usta rozchylone są, mają taki układ, jak usta dziecka, które po urodzeniu chwyta pierwszy oddech. Nowe zupełnie, nowe istnienie, nowe życie w ciele, które było umarłe. To jest... Zobaczcie, to ich dopiero... Pierworodny umarłych, nie? On przeszedł pierwszy w to nowe życie, po to, by nas pociągnąć za sobą, przez wiarę i miłość. Tak. I czy tęsknisz za czymś takim? Zobacz, bo jeśli masz doświadczenie takiego Chrystusa zmartwychwstałego, tak jak oni, to świat dla ciebie się zupełnie zmienia. Ja mam zupełnie inną perspektywę. Dorzucił jeszcze jedną myśl do tego, jak pozwolicie. Dla mnie też zmartwychwstałość to znak do nowego życia. Mieć nowe życie to znaczy miłość, która przychodzi od Jezusa Chrystusa, czyli nie te ludzkie uczucia tylko jakieś, ale ta miłość, która potrafi oddać swoje życie w przeróżny sposób, w różnych wariantach dla dzieła Bożego, kochać nieprzyjaciół na końcu. Więc to jest pełnia tego, można powiedzieć, zmartwychwstania, które tu na ziemi możemy osiągnąć, o którym mówi Kościół, kiedy beatyfikuje, kiedy wynosi na ołtarze. Właśnie to podkreśla, tę nadprzyrodzoną miłość heroiczną, którą mieli ci święci. I obyśmy, abym ja mógł zmartwychwstać do takiego życia, będę zadowolony tu na ziemi. Jeszcze jedną rzecz warto zaznaczyć na koniec. Ten pusty grób jest przepełniony niewidzialną obecnością zmartwychwstałego. On jest obrazem Kościoła. Kiedy my uczestniczymy w świątecznej Eucharystii, jesteśmy w Jego obecności, która nas przemienia na Jego podobieństwo, nas obleka w tę biel, prawda, lśniącą, znak nowego życia i czyni nas świadkami, zwiastunami dla innych. Tego wam, bracia, życzymy i sobie, aby Pan naprawdę dał nam udział w swoim zmartwychwstaniu. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwy zmartwychwstał. Ale to z anestii. Ksiądz Józef Maciąg, ksiądz Sławek Laskowski i ksiądz Robert Muszyński.